chciałabym odnieść się do dobrostanu psychicznego seniorów, czyli do zadowolenia z własnego życia osobistego w odniesieniu do własnych zasobów i potrzeb. W Fundacji Metamorfozy prowadzimy działania z seniorami od 6 lat i nasze doświadczenia wskazują na to, że seniorów możemy podzielić na takie 3 grupy. Osoby, które żyją tu i teraz, i to są osoby aktywne, które poszukują różnych ciekawych zajęć dla siebie i w tych zajęciach chętnie uczestniczą, ale nie wnoszą nic nowego od siebie do tych zajęć. Osoby, które mają silną potrzebę kontrolowania swojego życia i wpływania na to życie, i nie tylko swoje życie, ale również życie społeczne, otoczenia. I to są takie osoby, które są bardzo aktywnie społeczne w tym sensie, że uczestniczą w różnych wydarzeniach, wspierając te wydarzenia, inicjując te wydarzenia. Między innymi to są członkowie Warszawskiej Rady Seniorów. I trzecia grupa seniorów to są seniorzy, którzy są głównie niezadowoleni ze swojego życia, malkontenci, nic im się nie podoba i tych seniorów jest najtrudniej zaktywizować. A ten dobrostan psychiczny jest bardzo skorelowany z aktywnością. Aktywnością fizyczną, aktywnością umysłową i oczywiście aktywnością społeczną i zawodową. I tutaj jest duże pole do Urzędu Miasta i do wszystkich instytucji, żeby wspierać tą aktywność społeczną i zawodową seniorów. Jeżeli chodzi o zwiększenie dostępności informacji dla seniorów, to uważam, że tu jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego że są różne strony, które informują o różnych działaniach i możliwościach dla seniorów, ale generalnie to są strony bardzo statyczne. Między innymi Warszawski Informator dla Seniorów. Tam nie ma żadnych informacji o aktualnie proponowanych zajęciach dla seniorów. Myślę, że bardzo by się przydała taka strona internetowa czy portal na Facebooku, który zbierałby wszystkie informacje od zainteresowanych i prowadzących dla seniorów zajęcia organizacji czy stowarzyszeń i upubliczniał te informacje. Druga rzecz, jeżeli chodzi o upublicznienie takiej informacji i zaktywizowanie seniorów, to jest możliwość wysyłania informacji przez urząd do seniorów SMS-em, bo nie wszyscy seniorzy są aktywni w internecie. I nie wynika to z braku umiejętności, ale też ze zniechęcenia różnymi portalami społecznościowymi. I myślę, że taki sposób powiadamiania seniorów o różnych działaniach też mógłby wpłynąć na to, żeby zaktywizować bardziej tych malkontentów i osoby niezadowolone ze swojego życia. Bo z doświadczeń wiemy, że jeżeli te osoby przyjdą, to w dużej części później jednak zostają. Na dłuższy lub krótszy czas, ale zostają i zaczynają się trochę bardziej aktywizować i wychodzić z tego własnego kokonu niezadowolenia. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt zajęć dla seniorów, który jest według mnie coraz bardziej istotny. To jest to, że coraz częściej mamy takie sygnały od seniorów, że oni nie chcą uczestniczyć w zajęciach tylko i wyłącznie dla seniorów. Wiadomo, że nikt nie lubi być definiowany wiekiem, a każdy woli być definiowany swoimi zainteresowaniami. Mamy coraz częściej takie zapytania przy naborze, czy to tylko są zajęcia dla seniorów, bo jak dla seniorów tylko, to nie będę uczestniczyć. Więc myślę, że do miasta i do Warszawskiej Rady Seniorów jest taka prośba, żeby zrobiły taką kampanię na rzecz w Urzędzie Miasta, na rzecz właśnie większej możliwości realizowania zajęć międzypokoleniowych. I
to nie tylko chodzi o zajęcia senior młodzież, ale głównie o zajęcia senior 40-latek, 50-latek. My organizujemy od czasu do czasu takie zajęcia i z doświadczenia mogę powiedzieć, że te zajęcia zupełnie inaczej wyglądają niż zajęcia, te same zajęcia dla seniorów. To jest zupełnie inna energia na tych zajęciach i wszyscy się dobrze bawią, przekazują sobie własne doświadczenia, wiedzę, umiejętności.